Teraz głos oddaję Witoldowi Gadowskiemu, czyli zaczniemy oczywiście, jeżeli będą panowie łaskawi, sprawa Zychowicza i dalej źródła antypolonizmu. Proszę. Wiecie państwo, no, zacznę żartobliwie, bo tu pan Ireneusz powiedział o batalionach chłopskich, a ja, proszę mi wybaczyć frywolność skojarzenia, pomyślałem sobie, że żyjemy w epoce batalionów babskich. I to oddaje jakby istotę rzeczy. To, co się dzieje wokół tej nagrody, to także takie mazgajstwo i takie mięczakowanie, że ja mam większe buty, ty masz mniejsze i w ogóle to jest... Znaczy, o co chodzi? Te wszystkie nagrody, które są obecnie przyznawane, służą właściwie promocji określonych osób, postaw i środowisk. I tu, abstrahując od tej nagrody, to zdarzyła mi się taka refleksja na temat Nagrody Nobla, która została poparta wcześniejszym wertowaniem listy laureatów Nagrody Nobla. I ona rzeczywiście jest coraz bardziej chorobliwa. Bo już nie mówię o Wilfridzie Jelinek. Nie wiem, czy państwo czytaliście. Jak czytaliście, to nie zazdroszczę snów. Ale, czy Dario Fo wcześniej, mój ulubiony, Dario Fo, to był to wyjątkowy, mówiąc krótko, kretyn, który także otrzymał Nagrodę Nobla. I nie mogłem zrozumieć, dlaczego to tak zjeżdża. Oczywiście znam mechanizm przyznawania tych nagród, wiem, że to właściwie ogólnoświatowy mechanizm promocji, zmiany postaw, ale patrząc na Nagrodę Nobla ubiegłoroczną, w sposób spieszony przyznaną w tym roku, no bo w zeszłym roku, prawda, skandal seksualny uniemożliwił, chociaż powinien przyspieszyć właściwie przyznanie Nagrody Nobla, doszedłem do wniosku, że niesłusznie uważamy, że zaginęła gdzieś w odmętach historii Nagroda Lenina, bo ona właśnie się przeistoczyła. I dziś, gdybyśmy podmienili nazwę Nagrody Nobla na Nagrodę Lenina, to zrozumielibyśmy istotę całego procesu kształtowania tak zwanej kultury. To jest oczywiście ten diapazon międzynarodowy, ale skoro pytasz o tą nagrodę, no cóż, zdarzają się kłótnie w dosyć hermetycznych środowiskach, które uważają, że są całym światem. I jedni gniewają się na drugich, bo w tym roku dostałem nagrodę, a w zeszłym roku ty nie dostałeś, albo odwrotnie. Więc chwalcie nas, my będziemy chwalić was i tak będziemy się nagradzać, a publiczność będzie to łykała jak przysłowiowe pelikany, prawda? Że cały czas towarzyszy temu wiara magiczna, że magiczną moc nagród. Pierwszy wprowadził to na naszym odrodzonym rynku kulturalnym, przepraszam za sformułowanie, nie znalazłem lepszych słów, Adam Michnik, ustanawiając nagrodę Nike. I ta nagroda Nike jest coraz bardziej nikła. A symbolem tej nagrody stał się gnój kurczoka. To jest bardzo, bardzo dużo mówi o preferencjach estetycznych tego grona. Dlaczego tak się dzieje? Bo de facto zadanie polega na tym, żeby przebudować w naszych głowach trzy podstawowe pojęcia. Prawdy, piękna i dobra. Prawda jest już kontekstualna i relatywna. Piękno właściwie jest brzydotą, bo im brzydsze, tym piękniejsze. Im coś bardziej prowokujące i szokujące, tym bardziej piękne. I nagradzane. A dobro, no dobro to jest w ogóle przestarzałe, głupie, kojarzy się z babcią w kruchcie, czy z tym takim Jezuskiem, który nie wiadomo co wyraża i wisi na krzyżu, a właściwie trzeba by coś z nim zrobić, jakiś performance, przekształcić, bo to takie nudne, oklepane i nie niosące jakiejś inspiracji twórczej. Więc dopóki tak będzie przebiegały tory kultury, tory, na które wrzuciło kulturę pokolenie 68, mówię to tak z grubsza, bo moglibyśmy się wdawać w różne analizy, to żeby nie przedłużać, bo to po prostu ma być potok pytań i odpowiedzi, a nie upajania się własnymi diagnozami, powiem tyle. Nie bardzo obchodzi mnie ta kłótnia w rodzinie.
I nie bardzo przywiązuje wagę do tych przeróżnych nagród. To, że pan Pypciński obrazi się na pana Iksińskiego, a pan Malinowski nie czyta pana innego, właściwie mało mnie obchodzi. Obchodzą mnie teksty, obchodzą mnie idee, obchodzą mnie nowe pomysły na odrodzenie polskości i wspólnoty polskiej. I ostatnie zdanie, które może być zarzewem do jakiejś małej naszej dyskusji. Nie jest z nami tak źle, bo to tylko kwestia punktu odniesienia. Jeżeli odniesiemy nasze położenie do położenia porównywalnego ilościowo, może nawet liczniejszego, narodu kurdyjskiego, to nie jest tak źle. Chociaż właśnie na narodzie kurdyjskim obnaża się mechanizm międzynarodowych gier. Nie jest z nami tak dobrze, jeżeli odniesiemy nasze położenie do położenia diaspory żydowskiej. Bo wtedy zauważymy, że 60 milionów Polaków w świecie znaczy dużo mniej niż może 20 milionów członków narodu wybranego. Dlaczego tak jest? To jest moment do twórczego zastanowienia i pracy. Bo dziś już powinniśmy przestać narzekać, tylko zacząć sensownie pracować nad budową kultury polskiej organizacji. Tego, czego nam nie dostaje. Polskiej organizacji. Spróbujmy zastanawiać się, tworzyć polską organizację, a wtedy ten polski walec zacznie się toczyć dużo równiej i sensowniej niż dotąd, Marcinie.